mamy dzisiaj promkę. Do każdego dmuchnięcia pocztówka z Łeby. Do każdego promila. Tak, można wysłać żonie, mamie, córce. Dziękuję. Tu mamy pierwszy ten, 016. Na razie. O, dzisiaj się składamy, powiem wam, przepotężne, przeokromne zmęczenie materiału. Cały tydzień walki ze wszystkim. Teraz musimy się jeszcze poskładać. O, jakieś takie rzeczy, bo tutaj zabezpieczaliśmy namioty. Więc musimy tutaj kosteczkę poukładać na swoje miejsce, żeby zostawić teren taki, jak zostaliśmy. Dzisiaj działa alkomat, więc można się tutaj jeszcze przedmuchać. Jest jakaś wyprzedaż, promocja, więc pewnie będą też na stronie motozloty.com też jakieś promki, bo tutaj na przykład jest, można sobie kupić takie pakiety, ale jeszcze coś pewnie przygotuję i porozdaję, bo trochę nam gadżetów zostało. No i słuchajcie, odwiedził nas też, kurczę, Tadek. Witam, hello. No. Dzium, 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 baba. Dzium, 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 baba. Baba, baba. Może pamiętacie, no. Na pewno pamiętają ci, co jeździli, to był... 02. O, 02 masz? Ja to mogę. A widzisz, to jeszcze, prawie. Jeszcze zostajesz na chwilę, nie? 15 minut. A jak tam zespół Bimbrownicy? Kolego Herflik, coś tam ten? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jeszcze nie możemy jechać. Z powodu bimbru. Tak, delektujemy się kabunią, ale rewelacja. No to rewelacja. To fajne. No. My tu już dzisiaj się właśnie żegnamy. Jeszcze zaraz czekam, zaraz Skiba ma podejść. Na razie. O, tutaj przyjaciel ze Szwecji. Wyjeżdżają już. W tym roku przyjechał z dwoma kolegami z Norwegii. Zobaczcie, jaki przepiękny urody motocykl. Chłopaki spali na innym polu namiotowym, ale mówią, że całe zabite pole właśnie przez motocykle. Teraz jadą do Gdańska, żeby złapać prom. O. Bike Week 2019, super. Bike Week 2. Aha. Ale wie, kurczę, jak zapiero. Dzień dobry. Jest. Bye, bye, Gregor! Grzesiu! Ja, he's in telephone. Aha, okej. Przyszedł Krzysiu jeszcze rano, tak sobie tutaj bajerujemy. Za rok co? Będziemy działać coś za razem, rok robimy, nie? I za 10 lat też robimy, jak mówiłem, jak się gramy do końca świata jeden dzień dłużej. Fantastyczna strzał z pogodą, bo w całej Polsce leje. U nas lało tylko pierwszego dnia w czwartek, to nie za dużo. Natomiast piątek i sobota, gdzie były główne koncerty, była piękna, słoneczna pogoda. Ale to ksiądz Andrzej. Tak, ksiądz tak. Andrzej Makumba. Daliśmy nam prze i stąd taka właśnie piękna pogoda, genialna atmosfera, cudowne koncerty, legendy, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Zenek Kupatasa, tak dał. Podkreślamy, że Kupatasa, a nie Martyniuk, bo niektórzy Zenek. A, no tak, no tak. No i przede wszystkim doktor Misio, który naprawdę dał wyjątkowy koncert i tutaj z Karoliną rozmawialiśmy nawet, że widzieliśmy. Widzieliśmy wiele koncertów, ale widać, że on się strasznie angażuje. No. Ten człowiek przeżywa ten koncert, on nie udaje. Ale to już było rok temu, nie wiem, czy widzieliście. Właśnie nas nie było, ja wtedy przeżywałam. Oni byli dzień wcześniej. A oni rok temu jeszcze dłużej grali i wiesz, więcej ten, bo tutaj mieli ograniczony ten. No tak. Słuchaj, było tak, że oni... Za chwileczkę. Było tak, że po prostu wiesz, wielu artystów popada w rutynę. Po prostu mają przeboje, grają i specjalnie tego nie przeżywają. Oczywiście robią show i tak dalej, ale tutaj widać było, że ten człowiek nie udaje. Ja w pewnym momencie nawet się zastanawiałem, czy on gra, że przeżywa, czy on naprawdę przeżywa. I to o to spytałem go po koncercie, czy on na tym koncercie dwa razy się popłakał.
tak? Słuchajcie, tak, on dwa razy się poprawiał, kiedy mówił o wojnie na Ukrainie, kiedy mówił o tym, że Polska też jest zagrożona przez Rosjan, przez Putina, a drugi, kiedy mówił no, o tym, że musimy dbać o Polskę i szczególnie 15 października, kiedy będą wybory, żeby pamiętać no tak, tak, o tym ważnym dniu. I tutaj się wzruszył i to było takie no właśnie szczere. No, fakt jest, to aktor może zagrać wszystko, może zagrać, nie wiem, kilogram bananów i nie wiem, zamienić się na przykład w siadłe mleko, ale na scenie. Bo jest to naprawdę genialny aktor, to nie ulega wątpliwości, ale tutaj na ten, i rozmawiałem, a tutaj to było szczere i prawdziwe. Ja z nim rozmawiałem po koncercie razem z Karoliną właśnie na ten temat. Ja powiedział tak, że on sobie takie zrobił założenie, że dopóki mu to będzie sprawiało frajdę i dopóki będzie robił to dla przyjemności, to będzie to robił. Jak zauważy, że popadł w rutynę właśnie, tak, że sztampuje, bo on jakby dla pieniędzy tego nie robi. Znaczy zarobić musi zespół, a na końcu on zarabia. To jest nietypowy zespół, bo zwykle jest odwrotnie. Nie wiem, czy Państwo się orientują. Zdradzam w tej chwili tajemnicę roka. Najpierw zarabia lider, a później może techniczny, jeżeli coś starczy. A na pewno zarabia mniej. A tutaj jest odwrotnie. W sensie, no, Arek Jakubik ma z czego żyć, bo jest czołowym, topowym aktorem Wojtka Sparzowskiego, który kręci topowe filmy. I gra w ogóle no, fantastycznie główne role, trudne, odmienne, nie zawsze komediowe. No, w Weselu to była komedia, w Wołyniu to był na przykład dramat, tak? W Klerze to też był przecież, no, zagrał księdza, który ma poważne problemy, dylematy moralne i to jest dosyć skomplikowana postać. Natomiast, no właśnie, tutaj on jednak nie gra, tutaj jest szczery, jest, chcecie zobaczyć prawdziwego Jakubika, musicie przyjść na koncert. I on to traktuje trochę jako zabawę, a jako taką swoje hobby. I dlatego on najpierw finansuje zespół, że zespół, który z nim gra, to są dobrzy muzycy, bo muszą być dobrzy, żeby wyczuwać go. A później jak coś zostanie, to jest dla niego, no tak, żeby nie dokładał. Ale wiem, że na początku kariery doktora Misio to wręcz dokładał, bo było tak, że zespół zarabiał, a on przyjeżdżał w tak zwanym pustym kątem. Więc jest to naprawdę ostatni ideowiec na polskiej scenie rockowej. Super, nie, no ja z nim też rozmawiałem i on mówi, że nawet nie gra, nie wiem, raz w miesiącu, powiedzmy, jeden koncert, nie więcej, żeby też mieć ten frajdę i ten power, żeby nie pójść w taką rutynę, nie? No tak, tak, tak. No, to jest to, dobra. A ja słyszałem, że wy za tydzień coś tam się będzie działo, co? No, ta data jest tajna, to jest groźnie. Imieniny będą. No imieniny, tak, naszego psa. Dobra, słuchajcie, kończymy, będziemy się później jeszcze widzieć. Trzymajcie się. O, i to Krzysiu jest tutaj z tych gwiazd, które nie robią problemu, żeby sobie zdjęcie zrobić, czy tam pogadać chwilę. O, takie psiaczki. Cześć. A jak one się ten nazywają? To jest Benek, a to jest Leoś. Benek i Leoś. Cześć Leoś, ojoj. Benek, takie są najfajniejsze pieski. Najfajniejsze. No i fajnie się. Spokojnie. No. Jaki jest ten pieszczoszek. Dobra, to gdzieś przejdziemy. Sama namalowałaś to? Nie, ale ja zrobiłam projekt. Nie, ja nie namalowałam tego, to specjalną dziewczynę. Ale to jest super, projekt, no. Tak? Artysta wszechstronnie uzdolniony. Jego prezent urodzinowy. Pakujemy, wszystko składamy. Dzisiaj niedziela, ciężki dla nas dzień. O matko i córko! Ahoj, cześć! Ja tu pilnuję, żeby trzeźwie wyjeżdżali. Tak, no, no bo dobrze, nie mogą tacy, dobrze, wiesz, na fleku jechać, nie? No. Alkomatu dzisiaj nie ma, bo kurde, zawsze policja stała, teraz nie stoi. Tam wisi taki alkomat, wiesz? A wisi już. Już był. Co ma wisieć, to nie utonie. Tak. No tak. Dobra, słuchajcie, no ja tutaj cały czas przekonuję Kudłatego, głównego organizatora całego zamieszania, czyli motozlotów, tak, żeby w przyszłym roku koniecznie było w Łebie następny zlot, no bo nie możemy tradycji uwalać, bo a to ma być Łebie, i to jeszcze ja uważam, bo tutaj jak byłem, tu mam kolegów dużo, bo ja tu w Łebie jestem i ślub brałem i tak dalej, tutaj po prostu o to walczą, żeby tu były te zloty, bo przecież tu masa biznesów mogą zrobić, bo mają hotele wszystkie pełne, a tak, no tak. Tydzień przed zlotem lało i nie było ludzi, a jakże tylko się zlot pojawił, to tłumy przyjechały na motorach, nie tylko na motorach.
bo jeszcze są ci, co tak zwani oglądacze, wiesz, tak, co tak, chcą poglądać. Sympatycy. Sympatycy i tamten, no ja to tam ruchem kieruję, bo tu kiedyś, o, tu kierowałem na tym skrzyżowaniu, wiesz, ruchem kiedyś, pamiętam, i tak dużą garłaczem byłem, no i podjechała policja, nie, policja podjechała. Co pan tu robi? Ja mówię, no organizator mnie postawił, żebym tu kierował, bo zatrzymywałem samochody, motory wpuszczałem tylko, nie? Przede wszystkim. A oni mówią, panie, ale pan musi mieć kamizelkę. No to kurde, wiesz, założyłem kamizelkę, a na kamizelce pisało, a na kamizelce wiesz co pisało? Pisało na kamizelce wojewódzka. Ja mówię, wy jesteście skąd? Z powiatowej, no to uciekać. No to pojechałem, na wojewódzkiej byłem i pojechali. Ja kierowałem dalej. No takie to jest życie. Zobacz, jaka to jest włeska. Idziemy włeska, do ten. Idziemy do tego. Idziemy do niego, no. Idziemy. Stać! Poczekaj! Ale przepiękna włeska. Włeska, który rok produkcji? 79. 79, dobra. Dokąd jedziesz? Jestem z Łeby, jadę do Łeby. A, o, Łebianin, Łebianin, Łebski dog. Który rok? Łebski, 79. 79. O. Na razie, chłopaki. O. Do zobaczenia za rok, nie? Country górą. Country blues będzie za rok. Tak, 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 tak. Chodź, dasz mi tą mapaszkę. Już ci daję, no. Nie no, ta dodatkowa scena się spisała, tylko w przyszłym roku gdzieś ją postawimy tutaj bliżej, żeby się nie gryzła z tamtą drugą sceną, żeby więcej jeszcze tego country tutaj było, bo no podobało się to. O, odjeżdża też już Starna. Do widzenia, do widzenia. Na razie. Właśnie za mało bieda jest. Bieda, cholera, kasy. Ty co przemytasz? Kolejka jest, no. Kolejka, patrz, czepy, czekaj, zatrzymam jakoś. No. My to trzeba zapłacić, my to. Aha. Dawaj 5 zł. Dawaj, bo co to się jaja odstrzelę. Nie no, korsarz jest, powiem wam, zakręcony gość. Jakie jaja. Niebie złociste w puli trupce. O, to jest nasza ekipa składająca się. Ledwo żyjemy. Ogarniamy tutaj, ale już jest większość. Większość. Co? Jeszcze w świat pójdzie? Jeszcze pójdzie, no coś. Za jakiś czas. No. O, dzisiaj kolejny dzień, poniedziałek. Tu jeszcze na polu różne właśnie takie instalacje, nie instalacje. A my tutaj sprzątamy, zwozimy. Co roku jest też problem z tym, że właśnie worki zostają gdzieś tam pod namiotami. A w nocy to lisy rozwalają, także jest prośba zawsze o to, żeby te worki przynosić do kontenerów. O, tu też jeszcze jeden obóz został. O, patrzę, tak myślałem, że tu jeszcze ktoś został pod tym drzewem. Słuchaj, śniadanie gotowe, kanapeczka, słuchaj, jajeczka, wszystko o. jest, nie? Cześć. Cześć. Do 12. Zbieracie się powoli? Tak, tak. No, ale powiem wam ogólnie, że jest czysto, naprawdę ten teren. Muszę podziękować wszystkim, że się zmobilizowali i te wszystkie worki, śmieci ze swoich obozowisk. Ja już teraz chodzę tutaj, sobie spaceruję. Zmęczony mega, ale jest jakieś takie zadowolenie, że się coś stworzyło fajnego, że dużo ludzi, tych podziękowań cała masa, więc to ładuje baterie. O, widzę kolega łysy. No właśnie, tutaj już komuś się nie chciało zanieść, nie, do kontenera. Komuś się nie chciało zanieść do kontenera i panie, kurwa. I zostało. O, przyjechała energooperator, już też odłącza tutaj
Dobra, nam prąd. Wodę już żeśmy chyba też odłączyli. Co, już nie będzie prądu? Nie będzie. Ja chciałem wodę jeszcze zagotować sobie. O, już za późno. Oj, tutaj są skrzynie nasze. Ohoho. No, my po pierwszej podpinamy, nie? Ale tutaj jest wesoło, o. Witam kolegę Piotrka. Patrzcie, jaki tu sprzęt przyjechał nas ratować z kołowrotami. Dobra, słuchajcie, ja już kończę, tutaj się wszystko zbiera, montuje. Powoli ta łeba przychodzi do już historii. Trzymajcie się, pamiętajcie o łapie, pamiętajcie o subskrypcji. Napiszcie jakiś komentarz, jak się wam podobało. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej. O, cześć, cześć. Dzisiaj zaczniemy od ten. Później pogadamy o filmie, ale najpierw zobaczcie, co tutaj się stało na moim porczu. Już kolega Grzegorz pod moją nieobecność. Pojechałem na chwilę na basen, a ten mi tutaj rozwalił wszystko. Będziemy zmieniać tak, żeby jednak obniżamy to na dół. Będą deski też na podłodze, ale już bez tego, żeby można było sobie wjechać komarem albo jakimś innym motocyklem, bo to nie wypaliło. To miała być kiedyś knajpa, miała być jakiś kurde taki coś tam, ale to wszystko chore pomysły były moje. O, Emka wyjechała. Emka wyjechała z poddaszku. A ja wam ten, zaraz idziemy tutaj do mnie do stodoły, do garażu. Chcę wam troszeczkę poopowiadać, pogadać. Dzisiaj byłem na basenie, miałem jakieś tam przemyślenia i tak stwierdziłem, że jest dzisiaj będzie taki dzień refleksji. Właśnie nie śmiesz, no. Grzesiu wrócił, miałem tutaj jakieś przemyślenia nagrywać, ale to zaraz gdzieś sobie znajdziemy miejsce. A wam w tym momencie jeszcze pokażę. Tutaj wczoraj powiesiłem sobie o tą tabliczkę. To będzie zaraz kolejny odcinek na takiej wersji Świebockiego, ale w Los Angeles kupiłem tą tabliczkę. Nie pamiętam, za 5 dolarów chyba, czy za ileś. W każdym razie za jakieś nieduże pieniążki. Tutaj powiesiłem też tabliczki. O, to mój nowy zakup z Poznania. Wojska Polskiego pasuje, bo tutaj Sokół wojskowy sprzęt, wojskowy motocykl, więc Wojska Polskiego. A to rynek, to kiedyś gdzieś na Złomie. Tutaj będzie na ryneczku Easy Ridera, będą różne vlogi i ten. Także to jest to, tu dowiesiłem troszkę jeszcze jakichś tabliczek. Ale słuchajcie, głównie to jest moja kolekcja skromna tabliczek rejestracyjnych. Ale dzisiaj chciałem z wami pogadać o zlocie. Chciałem pogadać o emocjach, jakie temu też towarzyszą, bo jest to duży wysiłek dla mnie, nie tylko fizyczny, ale też emocjonalny. Jestem jakby dzisiaj mam taką wdzięczność do tego, że jakoś potrafiłem się zachować, bo podczas tego zlotu myślę, że udanego, ale też była taka dosyć przykra sytuacja, o której wam wcześniej nie mówiłem, a wczoraj przyszła już jakby decyzja, porozumienie z pewną instytucją. Dostałem dosyć dużą karę pieniężną, ale o tym za chwilę wam tutaj wszystko opowiem. Tutaj jest mój zagajnik. Tu jest mój zagajnik, tu jest fotelik, więc zaraz sobie tutaj do cienia pójdziemy i po chwilę pogadamy. Słuchajcie, no ten zlot w ogóle, ta cała impreza, którą organizuję. No teraz kiedyś robiłem dużo tych imprez, teraz to jest głównie właśnie łeba i na tym się skupiam. To jest potężne przedsięwzięcie. Nie tylko logistyczne, finansowe, no ale cała masa ludzi odwiedzających, uczestniczących, parady. No jest co robić. I ta cała impreza, która już jest w trakcie, to już jest tylko taki wierzchołeczek, taka wisienka na torcie, że tak powiem. Ale nie widać tej całej pracy, którą wrzucam to cały rok. I jest to dla mnie dosyć taka ważna impreza i jak już się zbliża termin tego, bo tak to wcześniej przez cały rok wiadomo, mam tam luz bluz, ale jak się zbliża ten termin tej imprezy, to już przychodzą jakieś, wiadomo, niepokoje, lęki. Mimo, że jakby mam już doświadczenie, mam taką wiarę i zaufanie, bo kiedyś była też taka edycja, że lało przez cały miesiąc chyba i się bałem, że nikt nie przyjedzie, a przyjechało sporo motocyklistów. Więc jak już mówię, jak to wtedy było taka, wydawała się taka lipa, a ludzi dopisało, to już nic gorszego mi może nie zdarzyć. O, dobra. Musiałem zmienić kamerę.
Także to jakby mnie tak nakręciło pozytywnie, no bo to wiadomo, że są duże wydatki, taka inwestycja w taki zlot to jest kilkaset tysięcy złotych, które ja muszę wcześniej wydać, a dopiero jakby zainkasuję. Nigdy nie wiem, ile ludzi przyjedzie, nigdy nie wiem, czy mi się wszystko zapnie, czy się sprzedadzą koszulki, czy nie wiem, czy zostanie mi tak jak w tym roku na przykład pakietów po imprezie, bo jednak dużo ludzi wybrało nocleg na polach namiotowych gdzieś tam z boku, więc to jest jakby takie ryzyko. Musiałem też w międzyczasie zmienić formę działalności mojej firmy, bo przez wprowadzanie podatków i systemu tego podatkowego, zdrowotnego przez obecną władzę po prostu by się zlot nie opłacał, tak? Bo składka zdrowotna, która weszła tam właśnie 2 lata temu, księgowa mi wyliczyła, ile bym musiał zapłacić, gdybym działał na właśnie na tych zasadach działalności zwykłej gospodarczej, no to by był jakiś dramat, to by pożarło jakby wszystkie moje zyski praktycznie, bo rządzących nie interesuje, że ja inwestuję, tak jak w podatku dochodowym rozlicza się to wszystko powiedzmy rocznie, tak? Wydałem, nie wiem, zainwestowałem w zlot 500 tysięcy, zarobiłem 600, no to od 100 tysięcy płacę różnie, tam od 30 tysięcy z takiej setki do nawet prawie 60 tysięcy trzeba oddać do, no to sobie nie wszyscy zdają sprawę z tego, jak jest opodatkowanie właśnie przedsiębiorców, bo na tej liniówce jak się wejdzie na drugi próg 32%, no to już jest ciężko. A do tego jeszcze składka zdrowotna, właśnie od samej, od tego powiedzmy w sierpniu, co ja zarobiłem, tylko liczony ten jeden miesiąc, nie liczone to, że ja te 500 tysięcy musiałem wcześniej wydać, zainwestować, tylko no, ale to są już takie poboczne rzeczy, ze zwykłych zjadaczy chleba nie interesują, ale mnie to denerwuje, jak ktoś mówi właśnie, nie wiem, handlarz albo prywaciarz, to mi od razu tak jakieś, to są te wszystkie nazwy takie PRL-owe, prowadzące do tego, żeby jakby zniechęcić i zohydzić przedsiębiorców. Może muszę uważać na mlaskanie, żebym jak prezes nie ciumkał. A pamiętam, jak właśnie w komunie, znaczy ja tego wszystkiego nie pamiętam, ale wiem, że z opowieści, bo mój dziadek miał zakład, naprawiał telewizory i był strasznie gnębiony przez władzę. Jak to tutaj w komunistycznym państwie może ktoś prywatnie coś robić? I on pracował w Diorze, a oprócz tego miał jeszcze warsztacik i sobie tam wieczorami popołudniami dorabiał, no ale był tak gnębiony, że po prostu musiał zamknąć ten warsztat i mu się odechciało na że do końca życia już nie miał żadnego swojego biznesu i odradzał wszystkim prowadzenie, bo właśnie to się nie uda, to właśnie miał takie doświadczenia, więc w Polsce no niestety albo trzeba kombinować, albo trzeba się nauczyć dobrze prawa, żeby jakoś te wszystkie między w gąszczu tych przepisów, które się zmieniają z dnia na dzień czasami, w nocy uchwalane są, żeby jakoś przeżyć, żeby funkcjonować. I mi wiele razy też powiem wam, że się odechciewało, bo tutaj no jest tyle roboty, tyle rzeczy różnych, zmiennych, nieprzewidywalnych, które są nie do ogarnięcia, że strach, ale myślę, że dużo mi dało też to, że zmieniłem jakby nastawienie, zmieniłem też swoje życie, zmieniłem wiele rzeczy, właśnie przestałem spożywać alkohol. I tutaj nie byłem, od razu do tego mówię, nie byłem jakimś takim, nie wiadomo ile piłem, bo to jak ktoś słyszy, że ty już nie pijesz, to o matko, to już musiałeś, nie wiem, pić ciągami, musiałeś pod mostem wylądować, albo nie wiadomo co, nie, bo w Polsce jak jest słowo alkoholik, to znaczy, że ktoś już jest stoczony, 2 złote na bułkę pod Biedronką, albo 50 groszy i wtedy to jest faktycznie alkoholik, a nikt nie widzi problemów w sumie milionów ludzi, takich, którzy sobie nie radzą z emocjami i te emocje zapijają, każde wszystkie dobre, złe chwile. Ja tak miałem, że właśnie jak się cieszyłem, coś się chciałem nagrodzić, to sobie wypiłem piwko, już mi było lepiej. Jak miałem jakiś problem, no to wypiłem piwko, wypiłem 2, wypiłem i flaszkę. I to mi dawało taki dopiero reset, spokój umysłu. Taki złudny, tak? Bo to było fajnie, jak się piło, byli koledzy, było wszystko, ale później się wstawało rano i te problemy wszystkie zostawały, bo to nie, to jakby się jeszcze bardziej pogłębiało. Ale teraz dopiero to widzę, kiedy już właśnie prawie 4 lata nie piję, otwierają przede mną się jakieś całkiem nowe rzeczy, których wcześniej nie widziałem, nie zwracałem uwagi.
Ja nie potrafiłem też spokojnie, bo oprócz tego, że właśnie lubiłem sobie regulować te emocje alkoholem, nie jakimś, że ja byłem takim lajtowym, powiedzmy, spożywaczem. Kiedyś komuś opowiadałem właśnie swój ten, to mówi: Boże, ty to tam wiesz, żeby... ja chciałbym tyle pić, co ty. A ja już nie chciałbym tego pić, nie chciałbym już właśnie sobie tej świadomości, tego wszystkiego, tego świata zmieniać, bo jest, mam to wszystko po prostu poukładane w miarę i podoba mi się to życie na trzeźwo. Już nie chcę, nie chciałbym nawet, powiem wam, dowracać do takiego. Kiedyś lubiłem, jak wypiłem sobie właśnie piwko, czy tam jakąś setkę, czy jakiegoś drineczka, to czułem takich we krwi, nie, że ten alkohol zaczyna działać i już taka moc. Do lustra najlepiej podejść gdzieś w knajpie i teraz ja już będę zmieniał świat, teraz wszystko potrafię, teraz wszystko, nie? Na trzeźwo spokojnie po ten, a tutaj wypije się trochę, już zaraz plany, co tu się nie będzie robić, a później to wszystko, oczywiście te wszystkie plany to są o dupę rozbić. Przepraszam sobie ten kawki, napiję się. Także to wszystko do mnie powoli dochodzi, ja cały czas jakby zdrowieję z tego, bo od kiedy poznałem ten alkohol i kiedy zobaczyłem, że to jest takie fajne, że to właśnie otwiera dużo dróg, staje się śmielszy, chociaż teraz ciężko stwierdzić, że ja kiedyś mogłem być nieśmiały, powiedzmy, jakiś taki cichym chłopakiem, ale też na pewno mi tam dużo to pomogło, ale za dużo zacząłem po prostu już sobie później własna knajpa, zloty, handel piwem, no to wszystko się... I właśnie dużo stresu, dużo takich odpowiedzialnych jakichś zajęć i to wszystko mnie powodowało, że tam, że lubiałem po prostu ten reset. A jeszcze jak ktoś mi mówił, że nie mogę, a ja mówię: to kurczę, ja prowadzę firmy, mam ileś tam biznesów, zarabiam, to co ja mam? Ja mam jeszcze ten? Mam nie pić? O, czułem się ograniczony, ktoś mi wolność zabiera, nie? A ja nie potrafiłem właśnie pojechać gdzieś na wakacje i po prostu czerpać, tak jak tutaj ta wycieczka w Stanach. To kiedyś ja bym po prostu cały czas myślał albo co jest w robocie, albo coś tam, albo jakieś myśli katastroficzne, albo jakieś wspominki, jakieś problemy, które gdzieś tam kiedyś z kimś nie potrafiłem porozmawiać i pozałatwiać spraw, tylko by mi gnębiły po prostu tą głowę i odbierałoby mi tą frajdę z życia i z czerpania dnia teraźniejszego, bo dla mnie teraz najważniejsze jest to, co się dzieje tu i teraz i ten jeden dzień jest ważny, żeby jak ktoś się mnie pyta, co będzie za rok, ja mówię: nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem, w kościele się spytaj, tam może ktoś będzie przewidzi przyszłość i powie, chociaż chyba żaden z tych, nie, żaden, ten kiedyś czytałem, ani Budda, ani Jezus, żadnej nikt przyszłości jakby nie przewidywał, więc to nawet Bóg nie wie chyba, jaka jest przyszłość. Tym bardziej skąd ja mam wiedzieć, prosty chłopak ze wsi. Więc nie mam pojęcia, co to będzie. Jest tyle się w życiu... Słuchajcie, jak się pandemia zaczęła, ja miałem już zlot Bielawa Łeba dograne. Na Bielawę zamówiłem za 20 tysięcy chyba, czy za 30 gadżetów. Koszulki wydrukowane, a tu nagle pandemia. I co tu robić, nie? No i wtedy nie miałem tych narzędzi, jak sobie pomóc, nie miałem takich znajomych, z którym mógłbym szczerze porozmawiać, z którym nie bez jakiejś obawy, że nie wiem, miałem kiedyś taki jakby zahamowanie, nie chciałem nikogo za bardzo prosić o pomoc i nie chciałem, to takie czułem, jako to jest jako słabość, nie? I nie chciałem się tak też otwierać, tylko większość w sobie trzymałem, nie? Nie miałem tej otwartości, dopiero teraz mam taką otwartość i ten czas przez te 4 lata, powiem wam, nie picia, też się tak zmieniło w stosunku do znajomych, bo na początku też się bałem, mówię: kurczę, ja mam samych ludzi, co piją, co ja będę robił, nie wiem, w klasztorze będę siedział, nie? A tu się okazało, że no, ci znajomi, którzy jakby sami się wykruszyli, dużo było takich znajomych właśnie od flaszki, od kieliszka i nic więcej tak naprawdę. Nikt nikogo nie interesowało, co jest u mnie, mnie nie interesowało też, co jest u nich. I to jakoś tak wszystko po te relacje powykruszały się, ale za to przetrzymało kilka takich fajnych znajomości. Mam kilku takich przyjaciół, do których właśnie mogę zadzwonić, jak coś się dzieje, i powiedzieć szczerze, bez ukrywania, tylko co się dzieje. Oni mogą do mnie, bo mnie też interesuje, co się u nich dzieje. To sobie naprawdę bardzo takich ludzi szanuję i cenię. To jest mega
mega rzecz. Tu pozdrawiam kolegę Mariusza i Arka. Duże wsparcie też w żonie, bo też moje podejście do wcześniejszych związków to nie było, teraz widzę, że to nie było takiego partnerskiego związku opartego na przyjaźni, zaufaniu, tylko to były takie jakieś, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, teraz się nie dziwię, że to się wszystko porozpadało, bo to była męczarnia, jak mnie ktoś tam właśnie chciał ograniczać, to ja tylko myślałem o sobie, ja miałem mieć kolegów, miałem mieć wyjazdy, a nie tam partnerka, to był jakiś tam drugi temat zbęty, nie, który mnie tylko ogranicza, bo ja nie mogę pojechać na zlot, bo ona coś chce i to tak to działa. I dobra, bo się ten, rozgadałem się już zapomniałem, o czym miałem mówić. No i słuchajcie, jest w tym roku już zlot, już doszliśmy do tej łeby. Wszystko dopięte, wszystko fajnie sobie poustalałem. Zapięta cała impreza. Co roku mamy super pogodę, a tu pada. Na Woodstocku wiadomo, lało. My tam byliśmy, wróciliśmy, a tu dalej ten. Ja robię, wiadomo, relacje codziennie. Wstajemy rano, tu jakaś burza, tu połamane drzewa, tu ta traja przywalona. I teraz ja sobie tak myślę, i teraz co, mam pokazać to wszystko. Tutaj zainwestowałem i nagle za chwilę może ludzie mi nie przyjadą, bo ja tu pokazuję może ten. Ale tak sobie myślałem, że ja muszę być szczery, muszę jakby mieć takie zaufanie, że jednak jakby prawda zawsze wygrywa i nie ma co oszukiwać, nie ma co naginać, więc wam to wszystko pokazywałem. Jak to wygląda. Później kilka dni padało, znowu kałuże wielkie. I tak, co tu robić? Co tu robić, jak zalało? Mamy halę, z tej hali woda się zlała tutaj akurat nie na tą alejkę dla wystawców. Na całym wjeździe bagno. Więc szybka reakcja, udało się ściągnąć tą gruszkę taką do szamba, więc zasysaliśmy, widzieliście też to na filmach czy na szortach, zasysaliśmy to całe bagno, no, ale teraz było tego tak dużo, że nagle potrzebne jest jakieś kruszywo. I słuchajcie, przyjeżdża jakaś tam firma, mówi, że paleta kruszywa, czyli ten jeden kurs wywrotki, 1000 zł. Takich wywrotek potrzebnych jest od 10 do 15. Więc koło między 10 a 15 tysięcy dodatkowy koszt nagle, którego nie ma w budżecie po prostu, bo jest nigdy nie potrzebne mi było kruszywa. Kiedyś pamiętam, jak tak lało, jeszcze to był teren gminny, bo teraz ja dzierżawię to i płacę dzierżawę deweloperowi, prywatnemu właścicielowi. Wcześniej miałem to od miasta, więc miasto mi takie kruszywo załatwiło i teraz... Teraz jakby musiałem sam to zapłacić. No ale słuchajcie, chwila, ja mówię, nie, no 15, nie dam rady po prostu. Będziemy musieli jakoś z tym błotem inaczej walczyć. I słuchajcie, w tym momencie kolejna osoba, na którą mogę liczyć zawsze, Grzesiu i Iza. I słuchajcie, Grzesiu do mnie dzwoni, że pogadał z Kazikiem, właśnie z łeby, że on ma jakieś takie kruszywo, coś tam, może się to nada, żeby to wysypać. Godzina 23 czy 24 w nocy podjechałem pod bramę, zabrałem Grzesia, pojechaliśmy tam na bazę do firmy Sanipol, właśnie z łeby. Okazuje się, że to jest super temat. No i co? I następny dzień kolega Kazik, który cię serdecznie pozdrawiam, Kaziu, bo naprawdę no to jest... Cześć, Janiu. Orzeszki chcesz, no. To jest naprawdę osoba taka, która mi najwięcej w tym roku chyba pomogła. Chcę tu! Co chcesz, Janiu? Tu. Dobra, Janiu tutaj chciał orzeszki, ale już się Grzesiu nim zajął teraz. Chwilę musi poczekać na tatę. Także słuchajcie, tutaj nagle Kazik z Sanipolu, serdecznie cię pozdrawiam, bo naprawdę mega nam w tym roku pomogłeś i to właśnie bez takiej chęci dziękowania czy wdzięczności, po prostu bezinteresowna pomoc, że masz to kruszywo, masz samochód, pożyczyłeś ładowarkę, no to jest coś niesamowitego i pięknego, także ślicznie ci dziękuję, bo nagle udało się utwardzić trochę ten teren i jakoś zapobiec katastrofie. No a z drugiej strony, no, nieważne, no, udało się jakoś to ogarnąć temat. I słuchajcie, jest impreza sobie, wszystko działa. Kolejne dni parady, wiadomo, to trzeba wszystko dograć, żeby zgodnie z planem udawało się, chociaż różnie to też bywa, bo czasami zespoły nie dojeżdżają, ktoś tam nie może, ktoś się upije i to w tych przez lata organizowania już się przyzwyczaiłem do tego, że nigdy nie będzie to w 100% tak jak sobie zaplanujemy.
Ale przychodzi, Grzesiu do mnie dzwoni, słuchaj, jest jakaś tam kontrola, podejdź pod ten, na ławeczkę, nie? Przychodzę na ławeczkę, tutaj siedzi dwóch panów, jeden mi pokazuje legitymację z AX-u, a ja jeszcze za jakby po staremu pierdzielnąłem głupotę, takiej legitymacji jeszcze nie mamy. Na co drugi pan pokazał legitymację policji kryminalnej, no takiej też jeszcze w sumie nie miałem. No ale już się zrobiło gorzej. Słuchajcie, okazało się, że no jakby przegapiłem w tym roku ten temat, nie zgłosiłem tego do ZAX-u. I no i wizja, słuchajcie, bardzo wysokiej kary, bo tam jest, płaci się 12% od 12% od wielkości sprzedaży biletów. Razy trzy, taki domiar, nie? Więc wizja jakichś kosmicznych kwot. No i tutaj właśnie przychodzi to, że gdybym nie miał tych wszystkich narzędzi, nie miał tego wszystkiego, to już bym na bank tam gdzieś poleciał i popłynął, bo już też takie na początku miałem, kurczę, może jakąś upadłość zgłosić, może spółkę zamknąć, może coś tam. No ale stanąłem do tego jakby odpowiedzialnie, przyznałem się, że no faktycznie dałem ciała i poproszę o łagodny wymiar kary. No i tam wczoraj do mnie przyszło chyba 25 tysięcy mam do zapłacenia, takie porozumienie z AX-em. No przyjąłem to jakoś na klatę, ale mówię, no to jest jakiś kolejny koszt nieplanowany, który doszedł. I jak ktoś się mnie pyta teraz właśnie, kiedy będzie, czy na pewno będzie, czy będzie w łebie, to ja po prostu nie wiem. Ja na razie też chcę sobie odpocząć od tego wszystkiego. Bo zlot się udał, wyszło wszystko to, co sobie tam zaplanowałem, masa ludzi, masa, na koniec właśnie tyle tych szczęśliwych osób, które wyjeżdżają i mówią, że było super, że naprawdę, albo jakieś historie takie, bo tutaj jest dużo zaręczyn. O właśnie, na koniec wam wrzucę jeszcze zaręczyny, bo to też miały być, jedne na scenie się nie udały, drugie gdzieś tam, drugie miałem sfilmować, też nie dałem rady. Śluby, dzieci tu się poczęły, no to mimo tego tych negatywnych różnych jakichś rzeczy, zawsze tych pozytywnych jest dużo więcej. Miło, że pan burmistrz też z Łeby tam zadzwonił i że mu się podobało, że wszystko fajnie, no to też jest bardzo miłe. Jeżeli oglądam ją tam właśnie Andrzej, burmistrz Łeby, to pozdrawiam serdecznie. Wiceburmistrz też jest bardzo sympatyczny człowiek, także to są tacy ludzie, że chce się coś tam robić. Dostaję też, no nie ukrywam, jakieś propozycje z innych gmin, tylko że ja już też nie mam siły, czasu i nie. Ja powiem wam, że przez 20 lat pracowałem bardzo ciężko, właśnie prowadząc masę biznesów, dużo różnych firm. Miałem dużo też szczęścia, nie ukrywam, ale i działałem właśnie w branży nieruchomościowej. W różnych branżach, bo i odśnieżałem dachy wielkopowierzchniowe i robiłem naprawdę potężne pieniądze. I to nie jest tak, że ktoś mówi, o, bo ty tutaj zarabiasz, dorabiasz się na zlocie. No, mam dużo różnych innych, tak inwestowałem, porobiłem sobie tam jakieś różne, bo ja przez wszystkie lata jakby działalności swojej, jakby teraz dopiero inwestuję w jakieś takie zabawki, powiedzmy, nie? Ale kiedyś inwestowałem każdą złotówkę, wrzucałem w towar, wrzucałem w jakieś urządzenia, nie wiem, kupiłem scenę, kupiłem coś tam i ja jakby nic sobie nie odkładałem, nie korzystałem jakby z tych pieniędzy, które zarabiałem. A obracałem dosyć sporymi kwotami i pamiętam, jak na początku otworzyłem firmę, to było chyba w 2013 roku, bo wcześniej działałem na zasadzie moich rodziców, tam u nich w firmie pracowałem, ale ja wtedy miałem już złotą kartę i pamiętam, jak kolega Cycol, pozdrawiam cię serdecznie, jak jesteś, to mi powiedział właśnie, słuchaj Marcin, ty masz złotą kartę, a nie wiem, kupujesz sobie Adidasy takie właśnie za stówę, powiedzmy, a nie za tysiaka, nie? A ja mówię, no bo akurat takie mi się podobają, nie? Ja zawsze noszę jakieś czarne, prosty ten, mówię, nie muszę mieć za 1000 złotych butów i jakby tego, tylko ja wolę sobie za tą resztę kasy właśnie kupić coś nowego do firmy, jakieś urządzenie, jakieś coś tam i to zaprocentowało, także właśnie tego nie zjadałem. I a mówię, no a teraz dopiero sobie jakoś tam, teraz inwestuję właśnie w takie rzeczy już bardziej, już tak, dlatego kiedyś tam mówiłem, że ja przyszedłem na emeryturę.
bo po prostu robię teraz to, co lubię, to, co mi sprawia przyjemność, a dlatego też robię też filmy, nie? I tutaj teraz kręcą mnie motocykle, jakieś podróże, więc to się głównie nastawiam. Ale też tego wszystkiego by nie było, gdyby nie to właśnie nieogarnięcie się z alkoholem i z emocjami, i z zarządzaniem tymi emocjami, bo to jest bardzo ważne, a tutaj każdy jakby na... Mówię teraz też o tym, bo jadę właśnie do tego Krzeszowa dzisiaj. Jadę tam, też będę opowiadał takim ludziom właśnie, którzy mają jakiś problem z alkoholem i chcą coś zmienić, bo to jest najważniejsze, nie? Bo jeżeli ktoś nie chce nic zmienić, to można... Osoby zawsze z boku, te najbliższe widzą to, nie? Że słuchaj, coś jest nie tak, może być coś, ale to trzeba zawsze delikatnie, bo ja pamiętam, jak ktoś mi mówił, że ja mam na przykład, nie wiem, problem albo coś, to ja od razu jakoś tak, nie wiem, elektrycznie działałem, nie? Że takie jakieś napięcie, spięcie, więc to sobie możecie zobaczyć u siebie, może ktoś gdzieś tam ma jakieś podobne te, to warto gdzieś tam poczytać sobie, bo mi, powiem wam, że pomogła najwięcej właśnie książka napisana w Stanach Zjednoczonych, tam w 30 latach i to do mnie jakby dopiero dotarło, że coś tam, że coś ta strefa emocjonalna nie hula tak jak trzeba. No i za to jestem wdzięczny. No i słuchajcie, jeszcze wracając dalej do tego zlotu, przyszła kara, no cóż, będę teraz pisał jeszcze może jakieś, żeby to jakiś na... Trzeba to po prostu przyjąć na klatę, no dałem ciała, biję się w pierś, przepraszam, przepraszam, nie chciałem, nie... Wiem, że już przyszłe lata, chcę trochę to przejąć, organizować, bo tak jak do tej pory te zloty zawsze opierały się też o takich mniejsze zespoły w sumie, nie? I ja myślałem, że właśnie o zostawić, jest wyższa cena, wiadomo, bo musi być jakieś zaplecze sanitarne, to wiadomo, te wszystkie różne gadżety, wiadomo, ale poziom też imprezy na polu muzycznym, to świętej pamięci Lord Stach zawsze mówił, duże kapele, będzie dużo ludzi, ale tutaj też nie chodzi o to, żeby mnie zadeptało milion osób, bo ja i tak mam, jest duży stres, wiadomo, zapanować, nie wiem, nad 1000 pijanych motocyklistów, to jest nie lada wyzwanie, nie? A jakoś to się udaje zrobić i to też pewnie nie każdy się decyduje na organizację tego typu imprezy, bo to jest jakby podwyższonego ryzyka. Tutaj to moje doświadczenie jakby też z klubów motocyklowych, za co jestem wdzięczny w sumie tym wszystkim klubom, w którym byłem i się udzielałem, że jednak mam jakieś takie doświadczenie i wiem też jak sobie poradzić z różnymi rzeczami. Ale wracając do tych zespołów, wiem, że już na pewno teraz, jak będzie w przyszłym roku Łeba, to będą niższe ceny biletów. To was pewnie ucieszy, ale też nie będzie jakiś taki gwiazd stylu Nocny Kochanek, bo to jednak widzę, że się nie przekłada po prostu na ilość uczestników. Ja mam dużo większe koszty, no wiadomo, musi być duża scena, jakieś duże nagłośnienie, duże światła, to są potężne pieniądze dla zespołu, a nie jakby ten główny cel imprezy, czyli właśnie parady, pokazy, cała impreza, w ogóle ten cały klimat, który Łeba jest, nie, żeby się podejść tam gdzieś do Mieci, żeby sobie posiedzieć wieczorem przy piwku, pogadać o jakichś trasach, o motocyklach, to właśnie myślę, że to jest to takie klucz, ta główna rzecz, która ściąga też do Łeby i właśnie można pójść sobie na plażę, można pójść sobie do miasta, można pójść sobie rybkę zjeść, można na wydmy się przejechać, a nie koniecznie akurat nie jakiś tam gwiazd, bo w sumie tych koncertów i festiwalów jest cała masa. Mnie w tym roku troszkę podkusiło, bo właśnie przy tych rozmowach z Antyradiem, że o nich jakby wyszło to, żeby to poszło w stronę festiwalu, ale oj, coś tu. No ale ja mówię, kto nic nie robi, ten się nie myli, ja odbieram to jako naukę na przyszłe lata i jakoś tam co roku coś zmieniam w tych imprezach i myślę, że tutaj też coś tam się zmieni, ale no na razie to sobie odpuszczam, więc nie... więc na spokojnie też musicie czekać. Wstępnie, już tam mówiłem, że wstępnie, jeżeli będzie impreza, to patrzyłem na kalendarz, to będzie trzeci weekend sierpnia, jeżeli się dogadam tam z gminą, jeżeli będzie to miejsce. Wiem, że szykują to miejsce, bo gminie też zależy, żeby była ta impreza, bo to jednak ściąga setki ludzi i nie tyle nawet jest, może jest na imprezie powiedzmy koło 1000 osób, a drugie albo dwa, albo trzy razy tyle jest w mieście.
dni śpi po całym, po cała baza noclegowa i po tym wszystkim, także tak to wygląda. Chyba się już, ale się nagadałem dzisiaj. Chciałem wam jeszcze pewnie więcej powiedzieć, ale to musiałbym sobie zrobić taką listę i albo jak są czasami pytania czy tam na jakiś ten, to może piszcie, jeżeli coś tam was interesuje, czegoś nie dopowiedziałem, a coś was nurtuje, to napiszcie mi komentarz, czy napiszcie maila. Chętnie lubię odpisywać wam, lubię w ogóle tutaj te filmy, tam jakąś tą interakcję, te premiery, fajnie to się dzieje. O, właśnie, bo ja wczoraj... O, nie powiedziałem o Stasiu, a to dwa dni temu było, słuchajcie, na czacie się działo. Działo się dużo, bo Staszek tam 160 przekazał. Oprócz tego, że jest złotym memberem tutaj wspierającym, to przekazał jeszcze 160 tak jakby udziałów właśnie w tym programie wspierania kanału. Dzięki ci, Staszek, jesteś po prostu przekozak i to, co robisz, mega, mega tutaj wspiera. Oprócz tego właśnie, nawet nie chodzi o same te pieniądze, ale jakby też YouTube, widząc, że tutaj się coś dzieje, że ludzie wpłacają jakieś te dotacje i wystarczy tam jak dolara wciśniesz, ale to już widać, że coś tutaj się dzieje, tak? Tak samo jak komentarze powodują, że YouTube, algorytm widzi, że tutaj coś zachęca tych ludzi, tak? Te łapy, które wrzucacie, to jest naprawdę bardzo ważne. A to jest jakiś taki kolejny, że ten super chat, czy właśnie to wspieranie kanału, to jest kolejna rzecz, że żeby ten kanał gdzieś tam, żeby te filmy gdzieś wypłynęły, bo widać, że tutaj interesuje to ludzi, że są chętni jakieś przekazać nawet fundusze własne, nie? Że w sumie bezpłatne są te... Na tą chwilę jest chyba tam 180 czy 200 osób wspierających, także serdecznie was pozdrawiam. Pozdrawiam w ogóle cały top chat, wszystkich tutaj komentujących, piszących, zostawiających łapy. To jest najważniejsze, to jest największe wsparcie dla mnie, że tutaj jesteście, że to oglądacie. Serdecznie was pozdrawiam. No i co? Do zobaczenia. Pamiętajcie też o subskrypcji z dzwonkiem, bo możliwe, że gdzieś tam jutro wrzucę jakiegoś spontanicznego live'a, tam gdzie właśnie jadę dzisiaj sobie Harley'em na przejażdżkę. I tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Przecież szukam łysego, patrzcie, jak to fajnie ten. A, to już wczoraj widzieliście, ale tego nie widzieliście, o. Wystawka tutaj, wystawka ładna, o. Słuchajcie, dodatek do tej części, jak już dla takich fanów kanału, którzy mimo że oglądają nawet reklamy, które puszczam. Słuchajcie, komentarz z ostatniej chwili. Mówisz do wczorajszego filmu. Mówisz coś, co nie jest śmieszne i sam się z tego śmiejesz. Myślisz, że jesteś taki zabawny, inteligentny, żenujące to jest. O matko i córko, no Boże, i tu kolejny, zdecydowanie za dużo części vlogowej i uśmiech, no dobra, no. Trzymajcie się, miłego weekendu, hej.